ostatnich warsztatach przed wakacjami i ostatnich takich, w takiej formule, będę też miał przy okazji do Was prośbę, że jeśli jesteście zainteresowani kontynuowaniem jakby pracy w zakresie finansów i tego, czego poruszamy na warsztatach, żebyście wpisali się do zeszytu Artura do końca lipca i określimy sobie jakby charakter dalszej pracy od września. Ja będę chciał też z Wami w sierpniu porozmawiać tak naprawdę, czego chcecie i będziemy trochę mieli inną formułę tych spotkań. Natomiast dzisiaj będziemy mieli dwie części. W pierwszej części ja postaram się omówić krótko jeszcze jedno zagadnienie, które chciałbym zamknąć, to warsztaty. A w drugiej części jest z nami Magda, która opowie trochę o możliwościach uzyskiwania dofinansowania głównie z Unii Europejskiej na prowadzoną działalność. Jeśli chodzi o tą część, którą ja Wam przedstawię, pamiętacie, na pierwszych warsztatach, gdzie kładliśmy fundament, mówiłem Wam, że część informacji, jeśli będzie źle wykorzystana i ona nie będzie zbudowana na fundamencie, to one mogą zaszkodzić. I dzisiaj ja będę mówił bardzo krótko. Postaram się zaprezentować tylko dwa slajdy. Natomiast jeśli otrzymałeś objawienie od Ducha Świętego, żeby prowadzić biznes, możesz go prowadzić bez tych informacji. Jeśli Twoja relacja z Bogiem jest bliska, jeśli odbierasz informacje, to nie jest konieczne. Natomiast wzięcie tych informacji, o których będę mówił dzisiaj, tylko i wyłącznie stosowanie wprost, bez jakiegokolwiek objawienia, bez fundamentów, to jest modła tego świata. Dlatego bardzo ważne jest, aby przede wszystkim ustanowić odpowiednią hierarchię, tak? Czyli działamy na fundamentach, działamy na zasadach Bożych, działamy zgodnie z objawieniami. Te informacje, o których będę mówił teraz, one mają nas ukierunkować, przybliżyć i wspomóc, ale one też nie mogą stać się nadrzędne. Tak naprawdę będę chciał omówić dwie sytuacje. Pierwsza to jest to, kiedy podjęliście już decyzję, że chcecie założyć działalność gospodarczą, że chcecie ją prowadzić. Co zrobić, żeby wejść na rynek? I dzisiaj będziemy mówić bardzo analitycznie. Praktycznie każda część jest związana z analizą. Czynności poprzedzające wejście na rynek. Pierwszy bardzo ważny punkt i taki katalog to jest analiza produktu bądź usługi. W zależności, czy zamierzasz świadczyć jakieś usługi, czy zamierzasz sprzedawać jakikolwiek produkt, który właśnie wymyśliłeś, właśnie stworzyłeś. Bardzo ważne jest to, abyś wiedział, co masz. Abyś potrafił nazwać, co to w ogóle jest, czyli aby określić charakterystykę i cechy szczególne Twojego produktu lub Twojej usługi. Chodzi o to, żeby rzecz była konkretna, żeby była nazwana, a żeby nie była jedynie mrzonką lub jakąś emocją, tak? Co macie? Co masz? Chcesz prowadzić działalność, chcesz świadczyć usługę. Co to za usługa? Nazwij ją. Chcesz sprzedawać produkt. Określ jego charakterystykę. Czym on się będzie charakteryzował? O co w nim chodzi? Dwa. Co wyróżnia ten produkt lub tą usługę? Co ją wyróżnia? Co widzisz ty, co dostrzegasz, co powoduje, że chcesz to wprowadzić na rynek? Co powoduje, że chcesz świadczyć taką usługę? Co powoduje, że chcesz świadczyć, że chcesz wprowadzić taki produkt? Jakie cechy, czyli po pierwsze nazwij te cechy, po drugie, co jest wyróżnia, czyli coś, co jest nowe, coś, czego nie ma lub jest to zrobione odmiennie. Trzecia rzecz, określ istniejące zapotrzebowanie. Czy to zapotrzebowanie w ogóle jest, czy go nie ma? Czy kiedy rozglądasz się, widzisz, że taka usługa lub taki produkt są potrzebne, aby pojawiły się na rynku, tak? To jest jakby pierwszy punkt, pierwszy blok. Dwa, kiedy już przeanalizowałeś to, co ty masz, to, co chcesz świadczyć, to, co chcesz sprzedawać, zastanów się teraz, przeanalizuj, jak wygląda rynek. Czy w ogóle istnieje już rynek dotyczący twojego produktu lub twojej usługi? Czy ktoś już podobne rzeczy sprzedaje? Czy jest to rynek globalny, czy jest to rynek lokalny, tak? Czy to już jest? W jakiej skali to występuje? Czyli kolejny punkt. Jak kształtuje się na tym rynku
podaż i popyt. Czyli odnosisz to już nie tylko do Twojego produktu, ale do tego rynku, tak? Nazwałeś swój produkt, wskazałeś jego cechy szczególne i to, co go wyróżnia, a teraz analizujesz, jak wygląda rynek, czy on rośnie, czy maleje. I trzy, bardzo ważne pytanie. Po co te analizy? Te analizy służą między innymi do tego, aby w bardzo prosty sposób zidentyfikować nisze, które są na tym rynku, które można zagospodarować. Czyli takie obszary, których jeszcze nikt nie zauważył, których jeszcze nikt nie dotknął i ty w bardzo prosty sposób, zestawiając jakby cechy szczególne swojego produktu, to co go wyróżnia, analizując rynek jaki jest, możesz zbudować coś, tak, co tak naprawdę całkowicie zmieni układ, który jest w tym momencie sprzedaży obecny na tym rynku. Tak? Trzecia ważna rzecz. Ja cały czas podkreślam, będę o tym mówił. Te rzeczy bierzemy w drugiej kolejności, po objawieniu. One nie stają się rzeczami nadrzędnymi. Czyli jeśli ty w swojej komorze odebrałeś, jaka to ma rzecz, to ona taka ma być. Te informacje, one w tym momencie, chodzenie w naturalne, jakby nie może wybić ci z tego nurtu. One ci mogą podpowiedzieć pewne niuanse, tak, w jaki sposób rozwijać produkt, który dostałeś w komorze. Czy w jaki sposób go wzbogacać. Analiza konkurencji. W ogóle nazwij, dobrze jest wiedzieć, czy masz konkurencję, tak? Kto jest twoją konkurencją? W jakim obszarze działa? Jaka jest jego specjalizacja? Czy twoja bezpośrednia konkurencja? Identyfikujesz teraz jakąś firmę, która świadczy te same usługi. W czym ona jest taka mocna? Czy dokładnie w tym samym segmencie co ty, czy nie? Czy ona jest w tej niszy, którą zidentyfikowałeś, czy nie? Czy jest to jakby całkowita nisza? Określ charakterystykę i cechy szczególne produktów lub usług oferowanych przez konkurencję. Czyli porównujesz. Porównujesz, co masz ty, porównujesz, co mają inni. Tak? I bardzo ważny punkt. Określasz swoje przewagi konkurencyjne. Albo cena, albo jakość. To jest bardzo ważne. Wchodzisz na dojrzały rynek. Teoretycznie wszyscy mówią, tu się już nic nie da. Tak? Wiesz, co masz, wiesz, co chcesz sprzedać, wiesz, co mają inni. Jesteś świadomy różnic, identyfikujesz nisze i teraz na tle twojej konkurencji i analizy twojego produktu wiesz, co cię wyróżnia. Wiesz, co jest twoją przewagą konkurencyjną. Bezpośrednio uderzasz do klientów w oparciu o te przewagi. Bo tak naprawdę te czynności, czyli analiza twojego produktu, analiza rynku i analiza konkurencji, one prowadzą cię do tego, abyś przygotował plan sprzedaży. Aby to zaplanować. Czyli zdefiniować, pierwsza rzecz, zdefiniuj grupę docelową twoich klientów. Dla kogo chcesz świadczyć usługę? Komu chcesz sprzedawać produkt? Czy dotyczy to określonej, nie wiem, płci, przedziału wiekowego, specjalizacji? Dobrze jest wiedzieć, do kogo to kierujemy. Dwa. Oblicz koszty działalności i spodziewane przychody. Jakie koszty wiążą się z uruchomieniem tego produktu, tak? I w oparciu o zidentyfikowaną niszę, o podaż i popyt, który przeanalizowałeś wcześniej, tak? Określ, przygotuj sobie symulację, jak chcesz, żeby wyglądała ta sprzedaż do tej grupy docelowej, w jaki sposób chcesz do nich docierać, jak chcesz, żeby to wyglądało. Zaplanuj sobie to. Z jednej strony przychody, z drugiej strony koszty. Trzy, zbuduj plan sprzedaży. To właśnie przed chwilą o tym mówiłem, określając rentowność biznesu, tak? Biznes prowadzimy po to, aby był rentowny. Nie prowadzimy go po to, tylko aby był. Biznes jest związany stricte z działalnością gospodarczą i jest narzędziem do zarabiania pieniędzy, więc tak naprawdę, licząc koszty, określając swoją grupę docelową, znając rynek, jesteś w stanie określić, ile i komu musisz sprzedać, żeby uzyskać określoną przez ciebie marżowość czy rentowność. I na podstawie tych informacji przygotuj ofertę właśnie uwzględniającą plan sprzedaży oraz dane z tej analizy rynku i konkurencji. Te informacje, one, co one nam dają? One dają nam, że ty wiesz, w którym miejscu jesteś. I nie chodzi o to, że nawet jeśli rynek jest dojrzały, żeby teraz się zatrzymać czy wystraszyć, ale żeby nawet swoim modlitwom nadać precyzyjny kierunek.
że ty wtedy wiesz, w co ty wchodzisz, ty wiesz, czego ty chcesz. Jak ty ogłaszasz, ustanawiasz w autorytecie swoje przychody, to ty wiesz, jak one mają wyglądać. Ty wiesz, jak mają wyglądać koszty. Ustanawiasz, zarządzasz tymi rzeczami, rozwijasz się. Ten plan ma, on cię nie ma hamować, on cię nie ma wstrzymywać, on ci ma umożliwiać jakby rozwój w tym objawieniu, który masz. To jeśli chodzi o czynności poprzedzające wejście na rynek. Natomiast jeśli jesteś już na rynku, prowadzisz jakąś działalność, zachęcam do zrobienia tak zwanej analizy SWOT. Nie będziemy tutaj chodzić w szczegóły algorytmu i w modelowanie, bo to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o to, żeby zadać sobie pewnego rodzaju pytania. Wiecie, w ogóle chodzi o to, żeby wiedzieć o świadomość, o poznanie, tak? Więc w przypadku, jeśli prowadzisz już działalność, przeanalizuj, jakie są mocne strony twojego biznesu. Tak jak wiecie, często indywidualnie rozmawiamy, tak? Określ swoje pragnienia, określ swoje talenty, wiedz, co masz, czym dysponujesz. Tak samo w przypadku biznesu. Nazwij to, tak? Ja tutaj wypisałem pewne przykłady, że analizujesz firmę wewnątrz, nie analizujesz w tym polu, nie analizujesz rynku, tylko twoją organizację, tak? Na przykład od wielu lat ją prowadzisz, masz dużą bazę klientów, tak? Masz wysoko wykwalifikowany personel, tak? To są atuty. Masz bardzo dobrą lokalizację, tak? Masz dobrą znajomość rynku, tak? Jesteś z nim od wielu lat, wiesz o wszystkich trendach i kierunkach. Masz elastycznie podchodzisz do zmian i oczekiwań rynku, tak? Nie masz grupy inwestorów, których musisz przekonywać, tak? Jesteś w stanie dostosowywać się i oceniasz to jako mocną stronę. To są przykłady. Natomiast w każdym przypadku uważam, że ważne jest to, aby nazwać te rzeczy, jakie są mocne i to stanąć w prawdzie i określić dzisiaj, jakie są mocne strony prowadzonej przeze mnie działalności. Tak? Idziemy dalej. Jakie są słabe strony? Jakie są słabe strony prowadzonej przeze mnie działalności? Tak? I może się okazać, że na przykład brak kapitału własnego na inwestycje. Tak? Chciałbyś inwestować, ale nie masz środków. Rentowność tego biznesu jest taka, że w tym momencie no nie jesteś w stanie tego rozwinąć. Identyfikujesz to, jak patrzysz, jak rozwija się bez konkurencja czy inne działalności, jako słabą stronę. Niewielkie doświadczenie pracowników, tak? Na przykład wtedy, kiedy jest wielka rotacja, kiedy masz dużą rotację. Ludzie przychodzą, odchodzą, tak? Jest płynność, ale mają niewielkie doświadczenie. Nie możesz wprowadzić bardziej zaawansowanego produktu, tak? Czyli niewielkie doświadczenie pracowników i duża rotacja. Dobrze jest nazwać sobie te rzeczy, jeśli chodzi o organizację. I w drugim kroku dobrze jest teraz wyjść jakby na zewnątrz, tak? Zostawić swoją organizację i spojrzeć na szanse, tak? Na przykład dostrzegasz w miejscowości, w której prowadzisz, tak? Rosnącą zamożność społeczności lokalnej, tak? Widzisz atut zewnętrzny, to nie jest bezpośrednio związane z tym, co ty robisz, ale jest to pewien fakt, który zauważasz. Widzisz na przykład, że kampanie społeczne promują oferowany przez ciebie produkt, tak? Że, nie wiem, promowany jest zdrowy styl życia, tak? Działania fitnessowe, że jesteś w stanie jakby wykorzystać też potencjał, który tak naprawdę kreują inni, tak? Do twojej sprzedaży i widzisz też, że w związku z tym na przykład pojawia się zainteresowanie inwestorów umożliwiające ci pozyskanie kapitału na wzbogacenie oferty i zagospodarowanie niż rynkowej, tak? No tutaj moglibyśmy się na przykład cofnąć i odwołać też do tego, o czym mówiliśmy o spółkach, tak? O różnych rodzajach w jaki sposób łączyć się mądrze w spółki, ale to jest bardzo ważny moment, bo często jakby stoimy w miejscu, wydaje nam się, że nic nie możemy zrobić, a my nie zdajemy sobie sprawy, że w tym czasie bardzo dużo podmiotów tak naprawdę jest gotowych w jakiś sposób wyłożyć środki, tak? I niekoniecznie chcą zarządzać swoim biznesem, tylko musimy wyjść trochę szerzej w ogóle, patrzeć i zacząć to zauważać, tak? Wyjść poza naszą organizację, tak? I kolejna rzecz, zagrożenia, też zewnętrzne, tak? Czyli na przykład identyfikujesz wzrosty cen najmu lokali. Identyfikujesz wzrost kosztów prowadzenia działalności przez to, że rosną wynagrodzenia pracowników. Widzisz, że pojawiły się podmioty na rynku, które prowadzą agresywną strategię
konkurowania, tak, że stosują ceny dumpingowe, schodzą, ponieważ chcą rozbudować swój rynek. Po co to jest? Ja nie będę teraz wchodził właśnie w modelowanie i analizy. Moim celem jest to, abyśmy cały czas mieli świadomość i byli bardzo precyzyjni w naszych modlitwach, abyśmy precyzyjnie stawali w autorytecie, tak? Jeśli identyfikujesz takie zagrożenie, to występujesz przeciwko temu zagrożeniu, tak? Od razu do twoich prywatnych modlitw osobistych, tak? Ustanawiasz rzeczy, tak? Robisz ochronę twojego biznesu, tak? Te punkty, one cię mogą prowadzić dalej, w jaki sposób ten biznes rozwijać. I to w zasadzie wszystko, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, zanim oddam głos Magdzie. Natomiast zachęcam was do tego, żeby te rzeczy analityczne, odpowiednio z nich korzystać, tak? W odpowiedni sposób. Podkreślę to jeszcze raz. To są narzędzia do tego, kiedy my stajemy na objawieniu, kiedy my wiemy, co chcemy robić, one nas mogą popchnąć i rozwinąć, w jaki sposób my mamy dalej się w tym poruszać. Oczywiście pamiętając, że nadrzędne jest to, co mówi do nas Bóg, to, co wyciągamy z komory i nigdy nie możemy brać tylko i wyłącznie tego, szukając, że może gdzieś tam po drodze pojawi się objawienie, bo tak działa świat. Tak dokładnie działa świat. Rysują modele, wyliczają i na tej podstawie działają, tak? To nie w ten sposób. To ma wspomóc. Staram się przygotować materiały dosyć, że tak powiem, ludzkim językiem przedstawić te fundusze europejskie, bo mam taką informację od Michała, że potrzebujecie Państwo takich kompletnych podstaw. W ogóle, żeby zrozumieć, co to jest, jak to działa. Więc jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę już na ten temat, to może się trochę nudzić, ale mam nadzieję, że nie. Więc tak, czego się dzisiaj będzie można dowiedzieć? Gdzie przede wszystkim informacje o funduszach europejskich możemy znaleźć? Czy fundusze są dla każdego? Gdzie szukać informacji o funduszach? Jak szukać informacji o funduszach? No i generalnie jak aplikować, tak? Czyli jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie i jak można się do niego przygotować? Więc tak, na początek, gdzie szukać informacji? Tutaj chciałam zrobić interaktywnie trochę tą prezentację, ale to najwyżej na końcu, jak wystarczy czasu, tak mam zaplanowane, żeby wystarczyło, to pokażę po prostu online, jak funkcjonują te strony. Polecam bardzo stronę Ministerstwa Rozwoju. Nazwa ministerstwa się zmienia, ale strona póki co powinna pozostać niezmieniona. Fundusze europejskie gov.pl. Nie polecam wyszukiwarek, dlatego że fundusze europejskie gov.pl to jest taka strona, tak jak mówię, ministerstwa, gdzie są aktualne informacje o wszystkich dostępnych funduszach europejskich, za wyjątkiem tych, które są dostępne bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Te, które są dostępne tutaj, obsługiwane przez polski rząd, tak, przez polskie instytucje, są właśnie na tej stronie fundusze europejskie gov.pl. Tutaj, gdzie jest tym czerwonym kółeczkiem zaznaczona informacja, to są, może słowo widoczne, ale to są serwisy programów operacyjnych. Generalnie będę się starała unikać słownictwa, tak jak mówię, takiego typowo unijnego, ale no, trudno mi trochę tego uniknąć. Generalnie fundusze europejskie są wydatkowane poprzez różne programy, tak zwane programy operacyjne, i te programy są obsługiwane przez szereg instytucji. Tutaj w tej właśnie zakładce serwisy programów, po rozwinięciu tej zakładki mamy dostępne programy. Ich jest 16 programów, każde województwo ma swój program, jak również są programy o zasięgu ogólnopolskim. Różni się to tym, że programy na poziomie wojewódzkim zazwyczaj mają albo mniejszy poziom dofinansowania, tak, czyli mniejsza wartość na przykład projektu niż na poziomie ogólnopolskim, albo też różnią się zakresem co do lokalizacji, czyli na przykład możemy mieć, załóżmy tutaj w województwie mazowieckim, jakiś program, nie wiem, na rozpoczęcie działalności i na poziomie ogólnopolskim już takiego programu nie ma, ale możemy mieć też program
który dotyczy rozwoju działalności, na przykład prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. I na przykład mamy wartość projektu minimalną 5 milionów złotych i załóżmy, że to jest wtedy na poziomie ogólnopolskim. To są jakby takie szczegóły, ale warto wiedzieć, że te programy się różnią i mogą się, jakby tematycznie mogą się powielać, ale różnią się wewnątrz. To zazwyczaj mówię kwotą dofinansowania i lokalizacją. Więc gdzie szukać informacji? Przede wszystkim na tej stronie. Dlaczego nie polecam poszukiwarek? Właśnie ze względu na to, że te informacje są nieaktualne, mylące. Dużo, wiadomo, firm doradczych, jakichś stowarzyszeń publikuje też takie informacje. Fajnie, że to jest, ale jeżeli potrzebujecie takiej informacji aktualnej, tak, to warto korzystać z tej strony. Czy fundusze są dla każdego? Generalnie powiem, jak działa filozofia funduszy europejskich, czy one są ogólnie. Są to środki publiczne, które są przeznaczone na szereg działań, które Unia Europejska propaguje. Te środki są wydatkowane w perspektywie, tak zwanej perspektywie finansowej, czyli budżet sześcioletni, budżet unijny. To jest tak zwana perspektywa finansowa. Teraz mamy okres 2014-2020. Natomiast wydatkowanie tych środków jest możliwe do 2023 roku. Co oznacza, że projekty, które są realizowane właśnie po tym 2020 roku, ale dofinansowanie jest przyznane wcześniej, jeszcze cały czas są w tej perspektywie. Tak jak powiedziałam, to są środki publiczne, czyli owszem, my mamy do nich prawo, mamy do nich dostęp, ale musimy spełnić warunki, które Unia nam narzuca. W tej perspektywie finansowej chodzi głównie o innowacyjność, ale tak naprawdę taką nadrzędną zasadą Unii Europejskiej to jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, tak, który się przejawia w tym, że środki, które Unia przeznacza na różnego rodzaju przedsięwzięcia, muszą uwzględniać zasady równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans niedyskryminacji ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność itd., itd. Muszą uwzględniać zasady poszanowania środowiska naturalnego i w tej perspektywie finansowej jest bardzo duży nacisk położony, dlatego że myślę, że środowiska społeczne też naciskały przez szereg lat i teraz widzimy tego efekty pozytywne. Natomiast z punktu widzenia papierologii no jest dużo więcej pracy w związku z tym. W porównaniu do poprzedniej perspektywy, czy jeszcze pierwszej, w której w ogóle braliśmy udział jako kraj. Więc trzeba jakby myśleć o funduszach właśnie w ten sposób, tak? Że okej, te środki są dostępne dla wszystkich, ale jakby Unia dyktuje nam warunki i Unia jest po prostu inwestorem, tak? Trzeba tak do tego podchodzić. To jest inwestor, który on bezzwrotnie w zasadzie, tak? No bo jak mówimy o jakichś funduszach inwestycyjnych, no to zazwyczaj ten fundusz inwestycyjny od nas chce zwrotu tych środków po jakimś czasie. Unia nie chce tego zwrotu, ale chce ten zwrot w postaci korzyści społecznych i gospodarczych, tak, żeby to potem się przerodziło na ten rozwój. Więc my jako wnioskodawcy jesteśmy jakby gdzieś u podstaw z jednej strony, ale z drugiej strony jakby patrzeć odwrotnie, to na końcu tego łańcuszka. Ja, tak jak tutaj zaprezentowałam, wolę tą perspektywę jednak, że my jesteśmy u podstaw, ale musimy uwzględniać te zasady, które są na górze. Więc czy fundusze są dla każdego? Tak, są dla każdego, tylko trzeba rozróżnić, w jaki sposób chcemy z nich korzystać, tak? Czyli w taki sposób bezpośredni być wnioskodawcą, czy w sposób pośredni korzystać, nie wiem, jako uczestnik na przykład programów szkoleniowych, tak? Czyli w sposób bezpośredni możemy aplikować jako przedsiębiorstwo albo jako instytucja publiczna i
zazwyczaj jako instytucja publiczna w dalszej kolejności rozdysponowujemy te środki na rzecz społeczeństwa, tak? Czyli możemy też uczestniczyć w jakichś programach gminnych, tak? Czyli pośrednio być, pozyskiwać, korzystać z tych dotacji unijnych. Takim przykładem może być na przykład teraz bardzo popularny kierunek, czyli odnawialne źródła energii, gdzie przedsiębiorcy mogą aplikować bezpośrednio na przykład na budowę jakichś systemów z wykorzystaniem tych odnawialnych źródeł energii na przykład w swojej firmie, ale też jako my, jako mieszkańcy, tak? Możemy, nie wiem, jako wspólnota mieszkaniowa, czy nawet jako właściciele domów prywatnych chcemy zastąpić teraz, mieliśmy dużo smogu w tym roku, więc chcielibyśmy sobie zastąpić stary piec jakimś nowym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, nie wiem, jakąś fotowoltaiką, no to wtedy możemy się zwrócić do gminy, o ile nasza gmina wystąpiła wcześniej o takie środki i zostały im przyznane, tak? Czyli de facto odpowiadając na pytanie, czy fundusze są dla wszystkich, są bezwzględnie dla wszystkich, tylko pytanie, w jakiej formie z nich korzystamy. Gdzie szukać informacji, już wiemy, jak szukać informacji, to jest bardzo istotne tak naprawdę. Tutaj liczyłam na tą obsługę online, ale to można włączyć wyobraźnię. Strona tutaj jest zaznaczona tym kolorem czerwonym, są dwie zakładki. Jedna to jest z tą lupką, to jest znajdź dofinansowanie, a druga to jest zobacz ogłoszenia o naborach wniosków. Ta pierwsza, czyli ta lupka, znajdź dofinansowanie, to jest zupełnie dla osób początkujących, tak? Czyli jeżeli chcemy wpisać, na przykład, możemy wpisać wtedy na przykład opcję przedsiębiorca albo osoba fizyczna, województwo i wyskoczą nam różne możliwości dofinansowania pod kątem naszego konkretnego zapotrzebowania. Tak ta wyszukiwarka jest skonstruowana. A jeżeli chodzi o tą zakładkę zobacz ogłoszenia o naborach wniosków, no to już jest trochę bardziej skomplikowane dla kogoś, kto pierwszy raz się tym posługuje, bo tam mamy jakieś numerki, cyferki, jakieś nazwy. Owszem, mamy też możliwość wyboru województwa, natomiast no, już mamy tam numery konkretnych działań, z których można ubiegać się o dofinansowanie. I tutaj chyba chciałam tego uniknąć, ale nie, chyba nie jest to możliwe. Jednak muszę powiedzieć, jak są zbudowane te programy operacyjne. I to będzie trochę pewnie nudne. Okej, ale no, nie uniknę jednak tego. Więc tak. Program operacyjny to jest taki dokument, w którym są zapisane zasady w ogóle finansowania w ramach tego programu, tak? Czyli załóżmy, mamy program operacyjny Inteligentny Rozwój i w ramach tego programu, to jest program przeznaczony głównie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych i w ramach tego programu mamy określone, co możemy dofinansować. To są głównie projekty badawczo-rozwojowe, czyli projekty, w ramach których możemy współpracować z jednostką naukową, na przykład na opracowanie jakiegoś tam innowacyjnego rozwiązania. Mamy jakiś pomysł, nie wiem, chcemy stworzyć jakąś maszynę i w tym programie możemy szukać na to środków. Ale na przykład mamy pomysł, ale nie wiemy, jak to zrobić, tak? Czyli potrzebujemy wsparcia jednostki naukowej. I możemy się ubiegać właśnie w ramach tego programu o dofinansowanie na to wsparcie, tak? Czyli załóżmy koszt, bo też dofinansowanie jest to dofinansowanie w jakimś ułamku, tak? W jakimś procencie, tak? Czyli przedsiębiorca nigdy nie ma 100% dofinansowania. 100% dofinansowania ma tylko i wyłącznie jednostka publiczna, czy też jakieś jednostki, które tam podlegają pod tą działalność publiczną. Natomiast przedsiębiorca nigdy nie ma 100% dofinansowania, zawsze musimy włożyć ten wkład własny. W związku z tym, w ramach takiego, załóżmy, programu Inteligentny Rozwój, możemy sobie właśnie pozyskać, nie wiem, 50%, 85%, w zależności od tego, jakichś już szczegółów, których tutaj dzisiaj na pewno nie będę mówić, żeby już za dużo nie mieszać. To w ramach tego programu możemy to dofinansowanie się ubiegać. Natomiast, żeby wiedzieć,
korzystać z tej zakładki, zobacz ogólnodostępne, zobacz ogłoszenia o naborach wniosków, trzeba z tym programem się zapoznać, ponieważ tam są właśnie te numery działań. I stamtąd wiemy, na co możemy otrzymać dofinansowanie. W tym programie jest dokładnie napisane, kto, ile, na co, na jakich warunkach może otrzymać. I to jest jakby kolejny podstawowy dokument. Jak szukać informacji, tak? Czyli oprócz tego, że wiemy, że jest taka wyszukiwarka, to przede wszystkim musimy wiedzieć, czego szukamy, żeby zrobić to precyzyjnie i, no i znaleźć to dofinansowanie dopasowane do naszych potrzeb. Więc przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć, kto jest wnioskodawcą, tak? Czyli czy jestem ja jako osoba fizyczna, czy jest to moje przedsiębiorstwo, czy jest to, nie wiem, mój szpital, moja szkoła, jakikolwiek inny podmiot. Co jest przedmiotem inwestycji, tak? Czyli na co tak naprawdę chcę otrzymać dofinansowanie, co chcę dofinansować. To trochę łączy się z tym, co Michał powiedziałeś przed chwilą, tak? Czyli jakby określenie swojego produktu, swojej usługi. No i w tej początkowej fazie, tak, no, zdefiniowanie przede wszystkim tego, tak, określenie, co chcę, czego, co chcę dofinansować. No ja w swojej działalności spotykam się z przedsiębiorcami, którzy prowadzą już od lat działalność i na hasło fundusze europejskie, a sąsiad dostał, tam firma, konkurencja i tak dalej, to ja też chcę, no ale pytam się, okej, ale co chce pan dofinansować, a na co jest? Możliwości jest bardzo dużo, naprawdę, tak. To pani mi znajdzie po prostu i pani mi powie, pani przygotuje taki raport. No ja mogę przygotować taki raport, on zajmuje kilkadziesiąt stron. No a potem się okazuje, że w zasadzie nie, to nie, to nie, to nie dla mnie, to nie, to nie. Więc dobrze jest sobie to powiedzieć na początku, tak, co chcemy, bo na wszystko można. Teoretycznie oczywiście, tak. Kolejne pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, gdzie mieści się moja siedziba, tak? Bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia dotacji. Jak również kolejne pytanie co do lokalizacji całego przedsięwzięcia, czyli gdzie tą działalność będę de facto prowadzić, tak? I chodzi tu przede wszystkim o województwo, bo to jest ważne z punktu widzenia tych programów operacyjnych, o których wspomniałam na początku, czyli czy będziemy korzystać z programów na poziomie wojewódzkim czy ogólnopolskim, a jeżeli na poziomie wojewódzkim, to z jakiego województwa? I pytanie, co decyduje, czy siedziba, czy tak naprawdę miejsce projektów? I to też zależy od programu, dlatego że niektóre programy i niektóre działania dopuszczają taką możliwość, że można mieć siedzibę poza województwem, w którym ubiegamy się o dofinansowanie, ale w tym województwie, w którym ubiegamy się o dofinansowanie, musi być zlokalizowany nasz projekt. Czyli jeżeli, nie wiem, mamy jakąś koncepcję, nie wiem, hali produkcyjnej i mamy firmę zarejestrowaną w województwie mazowieckim, ale hala ma być w podkarpackim, to jest to często dopuszczalne, ale też są takie sytuacje, gdzie wymaga się od nas, żeby w danym województwie, jeżeli mamy siedzibę w innym województwie niż w tym, w którym chcemy zlokalizować projekt, aby w tym województwie mieć oddział, tak? Czyli o to też trzeba zadbać, tak? Czyli po prostu, nie mówię, niektóre województwa dopuszczają, niektóre programy tego nie dopuszczają. Najważniejsza jest oczywiście jakby nie siedziba, a lokalizacja, tak? Bo z punktu widzenia projektu. I kolejna rzecz, jaka jest kwota planowanych nakładów inwestycyjnych, tak? Czyli trochę tu nie chcę wyprzedzać faktu, bo dalej do tego przejdziemy, ale przede wszystkim to też jest nawiązanie do tego, co mówiłeś. Czyli najpierw musimy też wiedzieć, jakie mamy koszty, w tym przypadku nakłady, tak? Czyli dofinansowanie unijne to jest na nakłady inwestycyjne, czyli na coś, co my chcemy zbudować, co my chcemy stworzyć, co my chcemy rozwinąć. Natomiast koszty to już jest jakby rzecz wtórna, tak? I koszty, na koszty zazwyczaj tego dofinansowania nie ma.
Tak, czyli tu musimy sobie określić tak naprawdę, co my chcemy kupić i ile nas to będzie kosztowało, zbadać sobie na rynku, zrobić sobie jakiś taki research. Jeżeli nie ma ogólnodostępnych cenników, no to wysłać takie zapytania do producentów, tak, no zbudować sobie taką koncepcję finansową. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, o czym mówiłam na początku, czyli w ramach programów mamy ograniczenia co do wysokości dofinansowania, tak? Czyli załóżmy, że mamy program, który pasuje do nas przedmiotowo, tak? Czyli wiemy, że nasz pomysł, nasz produkt wpisuje się przedmiotowo w ten program, ale minimalna wartość takiego projektu, takich nakładów inwestycyjnych to jest załóżmy 2 miliony, a my po oszacowaniu naszych nakładów wiemy, że nasz projekt to 200 tysięcy, więc już jesteśmy zdyskwalifikowani, tak, w związku z tym, bo minimalnie musielibyśmy mieć 2 miliony. Więc dlatego ta wartość nakładów inwestycyjnych jest ważna. I teraz, jeżeli chodzi o podmiotowość wnioskodawcy, tak jak mówię, bezpośrednio osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie, to jest jakby ważne podkreślenie, tak? Czyli bezpośrednio nie mogą wnioskować do tych instytucji, ale mogą... dzień dobry. Natomiast mogą, osoby fizyczne mogą, tak jak mówię, zgłaszać się do instytucji, które pozyskały wcześniej dofinansowanie, czyli do gminy, do stowarzyszeń. Natomiast jeżeli ubiega się o dofinansowanie przedsiębiorstwo, bo rozumiem, że tutaj w większości na tym powinniśmy się skupić, to ważne jest zbadanie statusu naszego przedsiębiorstwa, jakiej wielkości jesteśmy podmiotem. W tej nomenklaturze unijnej, to jest zresztą nie tylko unijnej, ale tu przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy jesteśmy mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorstwem, żeby wiedzieć, jaki program wybrać, bo znowu w danym programie może być ograniczenie tylko dla dużych albo tylko dla mikro. Zaraz powiem, jak rozróżnić te przedsiębiorstwa. I teraz, jeżeli chodzi też o przedsiębiorstwo, ile to przedsiębiorstwo funkcjonuje, jak długo, tak? Jak długo funkcjonuje na rynku? Bo też może się tak zdarzyć, że znajdziemy jakiś program, który będzie przeznaczony dla firm, które działają na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, albo nie dłużej niż 12 miesięcy, albo co najmniej 24 miesiące. Tak? Takie obostrzenia też występują. Jeżeli chodzi o status przedsiębiorstwa, czyli to, czy jesteśmy mikro, małym czy średnim, podstawą jest dla nas wielkość zatrudnienia, tak? Jeżeli zatrudniamy mniej niż 10 pracowników, to jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem. Jeżeli mniej niż 50, to małym. Mniej niż 250, średnim. Dzień dobry. A reszta to dużym. Tak, czyli dużych tutaj nie ma, ale wszystko, co jest poza średnim, to wiemy, że to już jest duże. Drugim elementem, który trzeba wziąć pod uwagę przy ustalaniu statusu przedsiębiorstwa, to jest wielkość obrotów, czyli wielkość przychodów. Wielkość przychodów w ujęciu rocznym, tak? I tutaj mamy wartości podane w milionach euro. Natomiast, żeby to przeliczyć, to musimy wziąć dane z Narodowego Banku Polskiego, tam są średnie kursy walut, średni kurs euro na ostatni dzień, tak, na 31 grudnia danego roku, żeby sprawdzić ten obrót roczny. Ale zawsze podajemy to, przeliczamy to na euro, chociaż niektóre instytucje dla uproszczenia proszą o podanie już potem na etapie aplikowania, bo też się sprawdza ten status na etapie aplikowania, proszą o podanie w złotówkach i oni sobie to sami potem przeliczają. Chociaż miałam taką sytuację, gdzie w jednym miejscu, w tej samej dokumentacji u tego samego wnioskodawcy, we wniosku o dofinansowanie była wartość podawana w euro, a w takim dodatkowym załączniku była wartość podawana w złotówkach. Projekt został odrzucony ze względu na różnice w obliczeniach kursowych. No, po protestowaniu udało się to oczywiście wyprostować, no ale totalna bzdura, tak? Przeliczenia w jedną i w drugą stronę, jakieś grosze się nie zgadzały i
No jest to do wyjaśnienia, no nie jest to potrzebne, ale tak też się zdarza. I na tej podstawie tak naprawdę tych dwóch zmiennych już możemy określić status przedsiębiorstwa, natomiast dodatkową zmienną, którą bierzemy pod uwagę, to jest suma bilansowa, czyli albo suma przychodów, albo suma bilansowa jest brana pod uwagę. Zatrudnienie jest zawsze stałe i to jest zawsze podstawa, tak? Czyli jeżeli okazałoby się w przypadku, no tutaj akurat mamy te 2 miliony i 10 milionów, ale w zależności od której zmiennej, tak? Jeżeli mielibyśmy przekroczoną na przykład sumę przychodów powyżej, tak? Mielibyśmy na przykład, chociaż nie, jeżeli mamy zatrudnienie już do 50, tak? To wiemy, że to jest małe i to się nie zmieni, ale gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy w dużych bardziej to wychodzi, tak? Czyli bardziej bym się skupiała na tej ostatniej opcji, czyli na tej średniej, żeby tutaj ewentualnie, gdyby był jakiś problem z przychodami, to wtedy możemy wziąć pod uwagę sumę bilansową, czyli lub, tak? No nie jest tak, że te trzy wartości muszą być brane pod uwagę. I teraz, jeżeli chodzi o ustalanie tego statusu przedsiębiorstwa, bardzo ważna rzecz i bardzo trudna, powiązanie przedsiębiorstw. Nie będę tego omawiała, bo by nam nie starczyło dzisiaj czasu i tak naprawdę od strony prawnej to jest skomplikowane i też nie zawsze nawet prawnikom to jest łatwo określić. Natomiast trzeba o tym pamiętać, ponieważ no ja się spotykam z klientami, że nie chcą mi udzielać takich informacji i potem i tak na etapie oceny muszą im udzielić, jak już instytucja mi pisze, że trzeba. Trzeba to zrobić na początku, trzeba to sprawdzić, co to znaczy powiązane, tak? Czyli czy ja jako, załóżmy, prezes zarządu w swojej spółce wnioskodawcy występuję też w innych podmiotach, pełnię funkcję na przykład w zarządzie albo pełnię funkcję jako wspólnik i jeżeli tak, to w zależności od progów, o których tu nie będę mówić, bo mówię, to jest zbyt skomplikowane i nie będę dzisiaj tego mieszać. Natomiast w zależności od przyjętych progów, jeżeli te progi przekraczam, to również te przedsiębiorstwa, które uznaje się w związku z tym za powiązane, sprawdzam pod kątem tych kryteriów i łączę to, sumuję. Jeżeli te przedsiębiorstwa powiązane po doliczeniu przekraczają te progi, tak, no to wtedy mamy też jasność, znaczy musimy je wliczyć, to jest istotne. Przedsiębiorstwo powiązane musimy wliczyć, to jest jakby klucz. I te powiązania, tak jak mówię, mogą być pod względem właścicielskim, mogą być pod względem pełnienia funkcji w jakichś tam organach nadzorczych i też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli występują w innych podmiotach, to też tą działalność osoby fizycznej, jednoosobową, wlicza się do ustalania wielkości tego przedsiębiorstwa, czyli ważna jest osoba, tak, a nie podmiot, który jest podmiotem powiązanym, czyli nie patrzymy na spółkę, tylko patrzymy na powiązania osobowe i kapitałowe. To znaczy, że też jakiś podmiot, jakaś spółka może mieć u nas na przykład udziały, tak, i w związku z tym też mamy powiązania kapitałowe i też badamy tego typu powiązania. Skomplikowane? Okej. Proces ubiegania się o dofinansowanie. Czy trwa długo? Będę mówiła szczerze. Trwa długo. I to jest ważne, żeby o tym wiedzieć na początku. Ponieważ przedsiębiorcy chcą szybko na już, a potem się okazuje, że na już to nie można, bo oni już chcą wyprzedzić konkurencję i chcą wyjść już z produktem. Się okazuje, że co najmniej pół roku trzeba czekać na wyniki. Czasami też jest tak, że czekamy w ogóle na ogłoszenie konkursu, bo konkurs jest zaplanowany w danym roku. Załóżmy, tak jak teraz mamy zaplanowany konkurs na lipiec, no to czekamy do lipca, nie ruszamy z inwestycją, bo to jest ważne. Przed dniem złożenia wniosku nie możemy rozpocząć realizacji tej inwestycji, którą chcemy dofinansować. W
w zakresie kosztów, które chcemy dofinansować, ale też w zakresie rzeczowym. To znaczy, jeżeli, no taki mam przykład akurat przedsiębiorcy, który buduje, akurat gmina, no to przedsiębiorca może, który buduje sieć internetową, tak, kładzie te wszystkie kable i generalnie jest to jego działalność, natomiast no, ubiega się o dofinansowanie. I wie, że na przykład ta inwestycja jest złożona z jakichś etapów i już mógłby, nie wiem, rozpocząć jakieś procedury z tym związane, ponieść jakieś wydatki, nie wiem, na opracowanie jakichś map, bo to zazwyczaj wiąże się z tym, że trzeba sprawdzić teren i tak dalej, ale załóżmy opracowania tych map nie chce dofinansować, ale dla instytucji rozpoczęcie tej procedury wiąże się z tym, że projekt został rozpoczęty. I w związku z tym nie zostanie przyznane dofinansowanie. Dlatego ten przedsiębiorca musi się wstrzymać do tego lipca, do momentu ogłoszenia konkursu i dopiero dzień po ogłoszeniu konkursu może rozpocząć realizację tej inwestycji, ale też na własne ryzyko. Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę właśnie proces oceny. Tam, gdzie składają przedsiębiorcy, jest zawsze bardzo duża konkurencja i te pół roku, tak szczerze, to jest minimum. Mimo że w regulaminie jest zapisane tam 90 dni, to nigdy to nie trwa 90 dni, więc trzeba się z tym liczyć. No i to znowu wydłuża, tak, rozpoczęcie tej inwestycji, bo jeżeli ja uzależniam swoją inwestycję od przyznania dofinansowania, no to okej, ja mogę na własne ryzyko rozpocząć po dniu złożenia wniosku, no ale jak nie dostanę kasę, no to to stoi pod znakiem zapytania, w związku z tym czekam. Tak? No, trzeba wiedzieć po prostu o tym, że ta ocena trwa długo. Czy to jest skomplikowane? Tak, to jest skomplikowane. Wymaga zapoznania się z dokumentacją. Jest to do przejścia, ale wymaga zaangażowania i cierpliwości na pewno. Dokumentacji jest dużo. Trzeba też selekcjonować informacje, które tam są, tak? Dla mnie, jakby osoba, która się zawodowo tym zajmuje, wszystko jest czytelne, albo to, co nie jest czytelne, to wiem, gdzie to znaleźć i jakby wiem, jak się w tym poruszać. Dla osób, które same to przygotowują, to jest przerażające. Naprawdę, no, bo jest po prostu tego bardzo dużo. I samo nazewnictwo jest trudne, ale tak jak mówię, jest to do przejścia, no. Tylko trzeba się temu poświęcić, po prostu, jeżeli ktoś chce to robić sam. I czy każdy, kto składa wniosek, otrzyma dofinansowanie? Czyli jak my już się tak się poświęcimy, przygotujemy tą dokumentację i zrobimy to w ogóle super i wydaje nam się, że to jest najlepszy projekt na świecie. Zaraz powiem, jak sprawdzić, czy to jest najlepszy projekt na świecie, ale jak już to tak wszystko fajnie zrobimy, to może się okazać na końcu, że to by wszystko na marne. I nie dotrzymaliśmy dofinansowania, dlatego że to jest konkurs. I nawet jeśli nasz projekt był super, ale były lepsze projekty, a pula ograniczonych środków w danym konkursie nie pozwala na to, żebyśmy z mniejszą punktacją otrzymali dofinansowanie, nie, po prostu nas dyskwalifikuje. Tak? Czyli zaraz powiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o punktację. Czyli to, że przygotujemy się do tego i złożymy wniosek, to nie zawsze jest sukces. Jeżeli chodzi o ten proces ubiegania się o dofinansowanie, to znowu polecam oczywiście tą stronę Fundusze Europejskie. Ja wybrałam tutaj takie działanie 3-3, jak się idzie do doradcy, to on właśnie mówi takimi numerkami. 3-3 RPO Województwo Mazowieckie. I tutaj, nie wiem, czy może później, tak jak skończę mówić, to pokażę to online. Rozwinę po prostu, bo to jest tylko fragment tego slajdu, ale tutaj mamy już ogłoszony konkurs, który jest ogłoszony, ale mamy informację, że to jest konkurs planowany od 30 czerwca. Zazwyczaj instytucje na miesiąc przed rozpoczęciem naboru, czyli momentu, od którego można składać wnioski, na miesiąc przed tym momentem ogłaszają konkurs. Czyli mamy dostęp do dokumentacji, mamy miesiąc czasu na to, żeby się z nią zapoznać i potem mamy sam nabór wniosków, który akurat tutaj trwa, o ile dobrze widzę na tym rozmawianym slajdzie, do 17 sierpnia.
od 30 czerwca do 17 sierpnia, czyli to jest półtora miesiąca, tak? Mniej więcej. Czyli mamy 2,5 miesiąca na to, żeby się przygotować pod tą konkretną dokumentację. I dużo i mało. Zawsze lepiej się wcześniej przygotowywać. Zaraz też powiem o tym, jak to zrobić. W takim ogłoszeniu o konkursie już mamy szczegóły, czyli to, co mieliśmy zapisane w programie operacyjnym na takim poziomie ogólnym, że wiemy, że o dofinansowanie może się ubiegać przedsiębiorca na działalność badawczo-rozwojową, na projekt o minimalnej wartości 2 milionów, to tu w ogłoszeniu o konkursie i w regulaminie konkursu mamy to już zawężone, mamy stricte napisane, jaki to jest przedsiębiorca. Czyli może być już ograniczenie, że firma, która działa na przykład na rynku powyżej 24 miesięcy. W programie operacyjnym takich informacji nie znajdziemy, albo znajdziemy je, ale one nie zawsze potem pojawią się w ogłoszeniu o konkursie. Dlatego chodzi o to, że to, co jest zapisane w programie operacyjnym, jest podstawą i są wymienione w programie operacyjnym instytucje, podmioty, które mogą się ubiegać, ale dalej konkurs może to zawężać. Czyli może ograniczać, tak jak mówię, tylko do konkretnego rodzaju przedsiębiorstw. W ogłoszeniu o konkursie mamy też informacje, w jaki sposób składać wnioski, gdzie te wnioski składać, jak je składać, w jakim terminie, na co konkretnie, dla kogo. Jeżeli chodzi o proces ubiegania się o dofinansowanie, ważne jest, żeby mieć właśnie to przygotowanie. I fajnie, że akurat tak się łączy to z tym, co mówiłeś, Michał, na początku. Bo ważne jest właśnie, żeby mieć plan, biznesplan przedsięwzięcia, żeby mieć zrobione wcześniej te wszystkie analizy na takim dosyć ogólnym poziomie, dlatego że to wszystko później opisujemy dla instytucji. Dla instytucji przedstawiamy wniosek, biznesplan i szereg innych dokumentów, które są każdorazowo wymagane w danej dokumentacji aplikacyjnej. Nie jest tak, że do każdego konkursu jest ta sama dokumentacja, wręcz przeciwnie. Do każdego konkursu jest inna, one są podobne. Każde województwo może zrobić tą dokumentację też inaczej. Może robić jakieś ograniczenia, więc tak naprawdę mało tego, że programy się różnią, to działania się różnią, konkursy się różnią. I może być też taka sytuacja, że dany konkurs powtarza się na przykład co roku i mogą też w nim być zmiany, tak? Więc za każdym razem trzeba po prostu tą dokumentację wertować i traktować to jako coś nowego. Wiadomo, że instytucjom też jest wygodniej powielać już pewne dokumenty, ale musi coś zmienić w prawie, tak? I wtedy wejdzie jakaś dodatkowa informacja do dokumentacji aplikacyjnej, więc no, trzeba to na bieżąco sobie aktualizować i czytać. Jak o to dofinansowanie tak naprawdę się ubiegać, od czego zacząć, jak to w ogóle wygląda w takich krokach? Jakby trochę podsumowanie tego, co do tej pory przedstawiłam, tak? Czyli najpierw tak naprawdę krok pierwszy albo krok drugi należy traktować zamiennie w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie. To znaczy, jeżeli wiemy już, co chcemy dofinansować, znamy już swoją pozycję rynkową i tak dalej, to oczywiście mamy ten biznesplan przynajmniej w głowie, no to możemy zacząć szukać informacji o konkretnym dofinansowaniu, tak? Czyli już wiem, na co chcę i teraz wchodzę sobie na tą wyszukiwarkę i szukam konkretnego konkursu. Natomiast jeżeli jeszcze tego nie wiemy, to tak jak mówię, trzeba zacząć od biznesplanu. Od tych wszystkich analiz, o których Michał mówił. Ja zaraz też trochę o nich powiem. Kolejnym krokiem jest właśnie zapoznanie się z dokumentacją konkursową, tak? Czyli tak jak mówię, no, przeczytać należy tą całą dokumentację. Co jest na początek najważniejsze, tak, żeby zidentyfikować, czy w ogóle jest sens czytać wszystko. Regulamin konkursu zazwyczaj nie jest długi, a 20 stron może ma. Nie jest to dużo. I druga ważna rzecz, kryteria oceny, tak. Wracając jeszcze do regulaminu konkursu, na czym się skupić?
przedmiot konkursu, podmiot, zazwyczaj to jest paragrafami zapisane, wybordowane na czarno, grubo, widać, więc łatwo to znaleźć. Zazwyczaj są też spisy treści, więc jak 20 stron to dużo, to można sobie szybko przelecieć. Przedmiot konkursu, podmiot, czyli kto, na co, za ile i na jakich warunkach, tak? I to jakby już nam na początek wystarczy. Druga rzecz to kryteria oceny. Kryteria oceny, czyli to, co pozwala nam tak naprawdę wygrać z konkurencją. I kryteria oceny są zawsze załącznikiem do konkursów i od tego zawsze należy zacząć. Kryteria oceny są, dzielą się na dwie kategorie. Na kategorię kryteriów formalnych, które bezwzględnie trzeba spełnić. One mają charakter zero-jedynkowy, czyli oceniające sprawdza, spełnia, nie spełnia. Czyli na przykład, czy siedziba mieści się w województwie mazowieckim, tak? Czy przedmiot projektu jest zgodny z przedmiotem konkursu. Czy wnioskodawca nie jest wykluczony z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie jakichś tam przepisów prawnych. Tak, czyli no, oni już to sprawdzają w swoich bazach tak naprawdę, czy ktoś był karany, czy nie był i tak dalej. Więc to są kryteria formalne. Mogą być różne, bo tak naprawdę każda instytucja znowu może sobie tam nimi manipulować, oczywiście w ramach dozwolonych przepisów, które są dosyć obszerne. Więc to zależy, jakie instytucje, jak szybko chcą dokonywać oceny. I kryteria merytoryczne, które zazwyczaj są punktowe, ale też dzielą się na kryteria zero-jedynkowe, czyli mogą być to w części spełnia, nie spełnia, a w części kryteria punktowe. Kryteria punktowe to jest właśnie to, co nas wyróżnia, tak? Czyli może być przykładowo kryterium punktowym pytanie, czy w związku z realizacją projektu zwiększymy zatrudnienie w naszym przedsiębiorstwie i o ile zwiększymy to zatrudnienie, tak? I na przykład może być, no jeżeli tam 10%, no to 2 punkty, jak o 20, to 5 punktów, tak? To jest ważne, żeby wiedzieć na początku, bo my możemy sobie zaplanować, tak? Czy my możemy sobie podciągnąć tą inwestycję, dostosować ją do tego konkursu, czyli załóżmy, że nie planowaliśmy zatrudnienia, ale widzimy, że mamy za to punkty, no to jednak może zatrudnimy, tak? Więc te kryteria punktowe są od tego, tak jak mówię, trzeba zacząć. Zazwyczaj w takich kryteriach, to jest też określone w regulaminie, jest zapis, że aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić minimum 60% punktów. Tak? I teraz, jeżeli my po analizie takich kryteriów stwierdzamy, ok, mamy 60%, no to musimy zdecydować, 60% czy mam minimum, czy składam, czy nie składam. Tak? Ja zazwyczaj, decyzję podejmuje zawsze wnioskodawca, tak? Natomiast ja nie zalecam. Nie we wszystkich konkursach. Tam, gdzie są przedsiębiorcy, 60% to jest mało. Ale no, oczywiście zdarza się tak, że te 60% wystarczy. Ale warto zawalczyć o więcej. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze to jest to coś, co my szacujemy na początku, a ktoś to ocenia. I jeżeli my zakładamy, że będzie to 60%, to oceniający nie zawsze może być tego samego zdania. Tak? Więc jak idziemy na to minimum, to musimy mieć z tyłu głowy to ryzyko. Tak. No i wtedy zdecydować, czy chcemy mimo to ryzykować, czy nie. Czyli kolejny krok, złożenie dokumentacji, tak? No to już proste, jak już wszystko przygotujemy, jak już wiemy po tych kryteriach, po tym regulaminie, że warto startować, no to zaczynamy pisać dokumentację, no i ją po prostu składamy, tak? Trzeba pamiętać o terminach, to jest bardzo ważne, tak jak tam mamy ogłoszenie do 18 lipca, to 18 lipca to jest ostatni dzień, w którym możemy złożyć wniosek i nie możemy się spóźnić. No i teraz, jeżeli chodzi o samo składanie, to też w zależności od instytucji. Niektóre instytucje poszły, że tak powiem, z duchem czasu i umożliwiają składanie wniosków przez internet w formie elektronicznej, za pomocą podpisu elektronicznego i szczerze powiedziawszy, to jest bardzo wygodne.
ale część instytucji, jak na przykład województwo łódzkie, nie wiem, czy ktoś jest z województwa łódzkiego, ale województwo łódzkie nie ma elektronicznej formy składania wniosków i w związku z tym wszystko jest składane w wersji papierowej, co oznacza, że do 15.30 trzeba biec szybko na 13 piętro w Łodzi, żeby zdążyć ze złożeniem dokumentacji w papierze. Natomiast w wersji elektronicznej jest o tyle wygodniej, że mamy czas do 24 i czasami to jest bardzo czas potrzebny, jak się okazuje. Ale no mówię, jest to wygodniejsze przede wszystkim, bo nie trzeba niczego drukować, podpisuje się to elektronicznie i jest to naprawdę o wiele wygodniejsza forma, a podpis elektroniczny to jest w ogóle jakieś wyrobienie chyba 2 dni i jakiś niewielki koszt teraz, paruset złotych, a warto. Chociaż no to w ogóle się przydaje potem też w kontaktach z instytucją, instytucjami w ogóle, tak. No i kolejny krok, czyli czekać cierpliwie na ocenę, czyli tak jak mówię, to minimum pół roku. Ja jestem niecierpliwa, to tak zawsze tam sprawdzam te strony, czy już. Jak wiem, że mają 31 maja ogłosić wyniki, to wchodzę 31 maja i zawsze jest przedłużone. No niestety. No i krok siódmy. No właśnie, świętować sukces albo się pogodzić z porażką i zacząć analizować i startować jeszcze raz, jeśli jest taka możliwość. Tak, i przeanalizować, co było nie tak, tak jak mówię, no ekspert nie zawsze jest tego samego zdania, co my. Więc pisząc projekt, trzeba właśnie o tym pamiętać, tak, że my musimy go przekonać. Ja mam takie doświadczenie z osobą, która pisząc wniosek powiedziała mi, okej, Magda, ale to jest oczywiste, że ten projekt powinien dostać dofinansowanie. Po co ja mam pisać to studium wykonalności, skoro wiadomo, że ten projekt powinien dostać dofinansowanie. No, ty wiesz, ale ekspert nie zna tego projektu, tak? I niestety trzeba mu tam wszystko opowiedzieć, tak, o tej inwestycji. No i te kryteria oceny dlatego są ważne, bo w kryteriach oceny mamy napisane, czego ten ekspert będzie od nas oczekiwał, tak? Mamy tam taką po prostu instrukcję, wskazówki. I im lepiej to opiszemy, im lepiej wyjaśnimy, im lepiej wszystko będzie spójne, jasne i czarno na białym, tym lepiej dla oceniających. Generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o kryteria formalne, to musi być bardzo przejrzyste, żeby ekspert się nie domyślał, tak? Czyli trzeba mu po prostu napisać konkretne zdanie, najlepiej jeszcze podkreślić, to naprawdę przyspiesza procedurę, ułatwia ekspertom, bo taka dokumentacja aplikacyjna składa się naprawdę z kilkunastu, czasami nawet z kilkudziesięciu dokumentów, jakichś oświadczeń, załączników, biznesplanu, wniosku. Taki wniosek potrafi mieć 30 stron, 40, biznesplan 60, 80. I jak wpłynie takich wniosków kilkaset, to ci eksperci naprawdę nie czytają tego od A do Z, tak? Więc ważne jest, żeby jakby kierować się tymi kryteriami oceny i podkreślać, zwracać po prostu ekspertowi uwagę na to, na co tą uwagę powinien zwrócić. To jest ważne. A propos właśnie kroku siódmego, analizować porażkę, jest jeszcze możliwość protestowania, oczywiście. Czyli zawsze możemy, tak, tu paść nogami, zawsze możemy złożyć protest, nie, że się nie zgadzamy, tylko musimy mieć argumenty. Więc pisząc, to też trzeba o tym pamiętać, bo my nie możemy powoływać się na coś, czego nie ma w projekcie, tylko musimy bronić swoich argumentów w takim proteście, więc musimy wskazać ekspertowi, tak jak mówię, on nie czyta wszystkiego od A do Z. Więc my musimy pokazać, gdzie coś jest napisane w dokumencie, żeby udowodnić, że to jest, tak? Jak jest czasem? Okej, o dokumentacji konkursowej to już mówiłam, tak? Czyli ten regulamin, kryteria oceny projektów. Pokażę za chwilkę, jak skończę tutaj mówić, to pokażę po prostu, jak ta dokumentacja wygląda. Podstawą jest wniosek, ale wniosek przygotowujemy na końcu, tak naprawdę. Zazwyczaj załącznikiem do wniosku dla przedsiębiorców jest biznesplan i od tego zaczynamy, jak również od przygotowania szeregu załączników.
może być od nas wymagane na przykład zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS, tak, czy w Urzędzie Skarbowym, więc takie dokumenty trzeba, no, trzeba też wystąpić, nie każdy po prostu je ma na bieżąco w firmie. Więc załączniki takie, które wymagają jakieś pozyskania od innych instytucji, no to też trzeba zadbać o to wcześniej, żeby nie zostawiać na ostatnią chwilę tych rzeczy. Natomiast podstawą jest oczywiście biznesplan, a wniosek tak naprawdę to już powstaje na końcu. Tak? Wniosek to jest taka jakby streszczenie tego, co jest w biznesplanie, aczkolwiek we wniosku zazwyczaj znajdują się takie informacje typowo unijne, właśnie ten status przedsiębiorstwa, wpływ na te polityki unijne, o których mówiłam, czyli na tą na przykład niepełnosprawność, czy na równość szans kobiet i mężczyzn, zazwyczaj to się opisuje we wniosku, a nie powiela się tego w biznesplanie. Ale do tych dokumentów mamy instrukcję zawsze, to nie jest też tak, że musimy sobie sami wymyślić, co tam ma być napisane, tylko mamy instrukcję, co w danym punkcie powinno się znajdować. Dokumentacja konkursowa tu jest właśnie zaznaczona do tego działania 3.3. Ważne jest to, co jest zaznaczone na samym dole tą niebieską otoczką, bo jak się to rozwinie, to wtedy widać, ile tego jest. Natomiast to jest taka zachęta. Jak się przygotować do ubiegania się o dofinansowanie? Skupić się na drugim kroku, czyli na planie, tak, na tym, co chcemy. Analizy, o których mówiłeś, tak, czyli analiza zapotrzebowania rynkowego, konkurencji, branżowa, administracyjna i prawna, czyli generalnie w zależności od tego, jaka to jest inwestycja, tak, jeżeli to jest, załóżmy, przebiesie tej fotowoltaiki, bo ostatnio dużo jej pisałam, więc generalnie tam trzeba się przygotować do tego półtora roku wcześniej, albo i dwa lata, administracyjnie. Bo jeżeli ktoś nie zrobi tego wcześniej, to zazwyczaj nie ma szans w takim konkursie. A jeżeli, tak jak widzieliśmy, konkurs jest ogłoszony na miesiąc przed rozpoczęciem naboru i załóżmy trwa półtora miesiąca, to w przypadku takich inwestycji bez wcześniejszej analizy administracyjnej i prawnej i z sprawdzenia, co jest tak naprawdę, naprawdę potrzebne w tym procesie, jakie dokumenty, to nie jesteśmy w stanie w ogóle, nie ma sensu startować, dlatego że w przypadku akurat takich inwestycji jak fotowoltaika, jednym z kryteriów oceny jest dokumentacja techniczna, dokumentacja administracyjna, czyli oni, wiedząc, że proces jest długi, oni, czyli instytucje, tak, wiedząc o tym, że proces jest długi, chcą pozyskać takich wnioskodawców, którzy już ruszą, żeby te środki wydatkować, tak, no bo wiadomo, że te pieniądze muszą być wydatkowane, muszą wychodzić z budżetu, nikt nie będzie czekał półtora miesiąca, półtora roku czy dwa lata, bo się skończy perspektywa finansowa. Więc o to trzeba zadbać wcześniej. Analiza techniczna i technologiczna, no w zależności od tego, co to ma być, tak. Czyli trzeba sobie przeanalizować różne warianty. Jak chcę jakąś maszynę, mam pomysł na tą maszynę, to muszę się zastanowić, jak ona ma wyglądać, tak? Jak ona, co ona powinna mieć. Może takie rozwiązania, może inne rozwiązania, bo to się opisuje w biznesplanie. Więc warto też to zrobić wcześniej, tym bardziej, że to zajmuje tak samo czas, wymaga jakichś ekspertyz zewnętrznych często i jest no, też długim procesem. No i ta analiza oddziaływania na środowisko, o której mówiłam. Teraz w tej perspektywie finansowej duży nacisk jest na to położony. Co się bada przede wszystkim? Wpływ projektu na zmiany klimatu. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że musimy sprawdzić, jeżeli realizujemy jakąś inwestycję, to musimy sprawdzić, czy na przykład nie istnieje zagrożenie wichurami, ulewnymi deszczami, nie wiem, zbyt intensywnymi opadami śniegu. Mówię, to zależy jaka inwestycja, bo też nie każdej to dotyczy, ale w każdym projekcie od nas wymagają, żebyśmy udowodnili, że taką analizę przeprowadziliśmy pod kątem każdego z projektów, bo de facto no nie dotyczy, ale musimy to udowodnić, że nie dotyczy, tak? Czyli wiadomo, że jak sobie kupuję jakąś maszynę, no to myślę sobie i nie wiem, jestem w województwie warmińsko-mazurskim, to wiem, że to jest bardzo ekologiczny region, wiem, że moja maszyna potrzebuje dużo energii,
Więc jeżeli chodzi o zmienność klimatu, no to już wiem, że duże zapotrzebowanie energetyczne powoduje to, że ja wpływam na ten klimat w jakiś tam pośredni sposób, tak? I to muszę przeanalizować. Natomiast jeżeli chcę sobie wybudować wiatrak, no to też muszę wiedzieć, gdzie go zlokalizować i też muszę wiedzieć, jaki jest wietrzność na tym obszarze, żeby on miał rację bytu i jak ten mój wiatrak rzeczywiście będzie funkcjonował. Jak będzie wpływał przede wszystkim, czyli jakby w dwie strony trzeba to zbadać, jak moja inwestycja wpływa na zmiany klimatu, ale jak też mój klimat może, jak klimat może wpływać na moją inwestycję, tak? Czyli w tym przypadku, w pierwszym przypadku to ja z moją maszyną wpływam na klimat, bo potrzebuję dużo energii, natomiast w drugim przypadku wiatr na mnie wpływa, tak? Czyli jeżeli klimat się zmienia i tego, nie wiem, jest bezwietrzny jakiś obszar, no to to już jest coś, co na mnie działa w drugą stronę. No i analiza finansowa, ekonomiczna. Nie wiem, czy o tym mówić, pewnie mówiłeś o tym. No generalnie chodzi o to, żeby sprawdzić tą rentowność, sprawdzić kosztochłonność, sprawdzić przychody w okresie co najmniej, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, te, które są w kategorii mikro, małe i średnie, to jest minimum 3 lata po zakończeniu realizacji projektu. Taką robimy prognozę finansową, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw to jest 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Poprzez zakończenie realizacji projektu rozumie się otrzymanie ostatniej płatności od instytucji, tak? Czyli jeżeli już dostaniemy środki od instytucji w postaci ostatniej płatności, to już jest zakończenie finansowe projektu i od tego momentu, 3 lata bądź 5, robimy sobie prognozę finansową przychodów i kosztów, nakładów odtworzeniowych często, tak, jeżeli mamy jakieś maszyny. Więc to też sobie trzeba wcześniej zbadać. Dlaczego to jest ważne? Bo musimy wiedzieć, czy będzie nas na to stać. Będą to oceniać, tak? Ekspert będzie sprawdzał, czy nasza inwestycja jest rentowna i czy też nie przekracza jakby dopuszczalnych norm, jeżeli chodzi o przychodowość, bo w przypadku przedsiębiorców to dofinansowanie nie jest nigdy 100%, bo z góry wiemy, że on czerpie przychody, tak? z tego tytułu. Tak? W związku z tym w przypadku instytucji publicznych jest z kolei tak, że jeżeli chcą dostać 100% dofinansowania, to nie mogą czerpać przychodów. I na przykład, nie wiem, możecie się Państwo spotkać z tym, że stoi na przykład jakiś wybudowany obiekt, albo zakupiona maszyna, nie wiem, w jakiejś jednostce naukowej i ona stoi. I ona po prostu stoi, czeka na te 5 lat. Bo ona mogła być tylko wykorzystana do projektu. Ale dlaczego tak zrobiono? Dlatego, żeby dostać 100% dofinansowania. Czyli pomyśleć sobie, ok, mógłbym świadczyć na tej maszynie jakieś usługi komercyjne. Mam jako jednostka naukowa taką możliwość, bo prowadzę działalność gospodarczą, ale no chcę 100% dofinansowania, bo nie stać mnie, bo ta maszyna kosztowała 20 milionów, a ja musiałabym dołożyć 20% z tego. Nie stać mnie, no to trudno, no to mam taką możliwość, to biorę 100%, ale później nie czerpię z niej przychodów. Ja uważam, że każdorazowo trzeba to zbadać, tak? Co jest dla mnie większym zyskiem? Czy to, że ona stoi i tak naprawdę ją utrzymuje, bo to jest dla mnie koszt, właśnie muszę ponosić jakieś nakłady odtworzeniowe, często, bo coś się niszczeje, tak? A po 5 latach się okazuje, że w zasadzie to już coś weszło nowego na rynek, moje już jest nieaktualne, nieaktualna maszyna i no i takie pieniądze trochę moim zdaniem bez sensu wydane, tak? Więc zawsze warto sobie po prostu rozważyć, co jest lepszym rozwiązaniem. Czy teraz wzięcie kredytu na te 20%, jeżeli nie mam swoich środków, i potem pozyskanie przychodu, który przewyższy de facto, tak, te raty kredytowe. Czy no rzeczywiście no lepiej jest wziąć te 100%, chociaż mówię, 100% nie dotyczy przedsiębiorców. No i analiza ryzyka. No między innymi to ryzyko finansowe, to w zasadzie teraz omówiliśmy, ryzyka są bardzo różne, tak. I to też zależy od inwestycji, zależy od konkurencji, więc jak sobie zrobimy wszystkie te analizy wcześniej, to tak naprawdę będziemy widzieli, jakie jest ryzyko tego projektu. To są wszystko elementy, które tak
jak mówię, one są opisywane dla instytucji w biznesplanie i one są elementem oceny przez eksperta, więc im wcześniej się do tego zabierzemy, tym lepiej, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy na to te 1,5 miesiąca. No i tak się pisze projekt. No i one przechodzą niestety, a później to jest klops. Także tyle z mojej strony.